Dzień dobry, w programie Koszyńskie Forum witam Państwa i witam moich dzisiejszych gości. Adam Ostaszewski, Inicjatywa Polska, witam. Dzień dobry Państwu. Jakub Pierzanowski, Porozumienie, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Porozumienie Jarosława Gowina, żeby już doprecyzować, bo zaraz też doprecyzuję. Jacek Wezgraj, Wiosna Roberta Biedronia, dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panowie, jak od kilku tygodni będziemy mówili o przetasowaniach partyjnych na początku, to właściwie starczy tydzień od poprzedniego programu, żeby się tyle pozmieniało. Zacznijmy od tego, że Lewica jest razem. Trochę razem, a trochę nie. Dlatego, że nie dość, że razem jest w Lewicy razem, to jeszcze Inicjatywy Polskiej w Lewicy razem nie ma. To zacznijmy od tej Inicjatywy Polskiej. Co się tak naprawdę stało? Panie redaktorze, stało się to, że jesteśmy konsekwentni i już od wyborów tak naprawdę samorządowych, gdzie zawarliśmy porozumienie z Platformą i z Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej. Startowaliśmy wspólnie do sejmików. Na poziomie sejmikowym mieliśmy wspólne porozumienie i wtedy już uzgodniliśmy, że to porozumienie będzie trwało aż do wyborów teraz, które będą na jesień. Przed wybory, przypomnę, do Parlamentu Europejskiego, gdzie wspieraliśmy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w naszym okręgu. Pracowaliśmy na rzecz Bartka Arłukowicza. No i teraz już startujemy w ramach Koalicji Obywatelskiej wspólnie z Platformą Obywatelską, z Zielonymi oraz z Nowoczesną w tej szerokiej formule do Sejmu. Także nic się nie zmieniło. Mm-hmm. Wiosna razem SLD w jednym szeregu. No jeszcze rok temu coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Wszyscy chyba przez te 4 lata doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcemy zbudować taką prawdziwą lewicę, która nie musi chodzić na żadne kompromisy z konserwatystami, nie musi się kłaniać czy to Grzegorzowi Schetynie, czy Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, to musimy stworzyć jednoznaczną, mocną i twardą lewicową formację. I taką się udaje zrobić. Ta koalicja, która powstaje, będzie właśnie taką organizacją i będzie taką ofertą na tym rynku, na tej scenie politycznej, gdzie każdy, kto ma progresywne, postępowe poglądy, będzie miał tą ofertę. I jak spojrzymy na te sondaże, które mówią, że dzisiaj lewica ma szansę na 10 czy nawet 12%, to jest to jasny sygnał, że wyborcy i wyborczynie czekali na to. I cieszę się, że do tego porozumienia się doszło, cieszę się, że ono się ziszcza i że będziemy mieli taki wybór i będziemy mogli wreszcie tą lewicę przywrócić w parlamencie, bo to, co się wydarzyło przez ostatnie 4 lata, kiedy właściwie mieliśmy przechył na prawą stronę, kiedy niepodzielnie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wielokrotnie zawodziła i Platforma Obywatelska, i Nowoczesna, pokazuje, jak bardzo potrzebne jest ugrupowanie lewicowe. Ja do tych dwóch bloków jeszcze wrócę, ale teraz chciałem zapytać Jakuba Pierzanowskiego. Ta cisza, która jest na prawej stronie, czyli w Zjednoczonej Prawicy, przed wyborami, na co wskazuje? Bo tak, nie przenikają żadne spekulacje, jak będą budowane listy. To wszystko sprawy wewnętrzne są? Na przykład, nie wiem, działacze terenowi próbują jakoś, nie wiem, mieć wpływ na to? Jak taki proces wygląda w Zjednoczonej Prawicy? Myślę, że przede wszystkim to wynika z tego, że jest zgodna współpraca, bo to jest coś zresztą, do czego myślę przyzwyczailiśmy wyborców przez ostatnie 4 prawie lata tej kadencji, że zgodnie współpracujemy, bo jednak te różne informacje dochodzące o tym, jakie są przetasowania na listach wyborczych, to jest raczej efekt różnych konfliktów. Ktoś tam objawia w Platformie, że jest niezadowolony tam z któregoś miejsca i to są tego typu historie. U nas takich problemów nie mamy, ponieważ zgodnie współpracujemy i to jest najważniejsze. Ale to nie jest dyktat lidera? Zdecydowanie nie jest to dyktat, ponieważ ja jestem członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, czyli partii, która współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, z Solidarną Polską. Oczywiste, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszą siłą, największą siłą w tym zrzeszeniu Zjednoczonej Prawicy. Ale no, my mamy swoją własną tożsamość i zabiegamy o to, żeby ten nasz głos był w ramach Zjednoczonej Prawicy jak najbardziej słyszalny. To, co chcemy dzisiaj też pokazać Polakom, to nie tylko ten nasz dorobek, ale także to, że jesteśmy taką formacją, no właściwie okazuje się ostatnią silną, która na tej stronie centroprawicowej może zabiegać o poparcie, bo Platforma
staje się coraz bardziej formacją jednak centrolewicową. Mamy ugrupowania trzy lewicowe, reprezentowane przez pana Jacka Bezgraja, które też tą lewicową stronę sceny politycznej. Tam chyba więcej niż trzy są, bo... Chyba więcej możliwe. Tam próbują zaproponować program, który Polaków będzie przekonywać. No PSL zdaje się, że jednak te sondaże pokazują, że będzie bardzo trudno przekroczyć mu próg 5%, więc jeśli ktoś ma poglądy centrowe, centroprawicowe, to liczę, że przekonamy i zdobędziemy zaufanie takiego wyborcy. Adam Ostaszewski, w jednej partii są politycy zdeklarowanej lewicy, nawet twardej lewicy, a i liberałowie, którym od lewicy jest daleko. Jak to ze sobą pogodzić? Panie doktorze, jak państwo od początku mówimy o tym, że należy stworzyć jeden szeroki blok, który będzie skutecznie walczył z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą. Pan tutaj mówił o tym, że jesteście państwo zgodni. No tak, no zgodnie bronicie marszałka Sejmu, który za nasze pieniądze Polek i Polaków lata sobie na narty do Rzeszowa. Wspólnie bronicie różnych Misiewiczów w spółkach Skarbu Państwa. No na tym polega ta zgodna współpraca i oczekiwanie na telefon z Nowogrodzkiej. Wiadomo, jeżeli jest koalicja różnych osób tak naprawdę, bo koalicja obywatelska, co pokazują te jedynki, które zostały niedawno zaprezentowane, to są różni ludzie. Także są osoby bardziej z prawego skrzydła, jak Paweł Kowal na przykład w Krakowie, który będzie startował, czy osoby, no, które są zadeklarowane lewicowo. No, ze Słupska i Gdyni będzie startowała liderka inicjatywy Barbara Nowacka. Ze Szczecina będzie startował Grzegorz Napieralski. Także musimy w tej chwili zagrać skrzydłami, zbudować szeroką formację, która sprzeciwi się dalszemu zawłaszczaniu państwa i przywróci naprawdę w Polsce europejskie standardy, a jednocześnie będzie wrażliwa społecznie. Ta społeczna wrażliwość, to progresywne myślenie o kraju, o Polsce, o społeczeństwie. My reprezentujemy ludzie lewicy, która jesteśmy tą bardzo silną lewą nogą, silnym lewym skrzydłem. Cieszę się, że Adam wspomniał o tych jedynkach, bo tu też na przykład warto powiedzieć o jedynce z Rzeszowa, czyli o Tadeuszu Ferencu, który zakazał Marszu Równości w swoim mieście i musiał go sąd pouczyć o tym, jakie są swobody konstytucyjne w Polsce. I rozumiem, że to jest również ta wrażliwa, lewicowa jedynka na listach. Ale to jeszcze nic pewnego. Pan Ferenc już jest ogłoszony jako jedynka. Sama Barbara Nowacka będzie musiała pewnie parę ciekawych rozmów odbyć z kolegami z listy, którzy głosowali przeciwko, wstrzymali się albo zniknęli w czasie głosowania nad projektem Ratujmy Kobiety, nad którym obaj zbieraliśmy podpisy. I wtedy Barbara Nowacka grzmiała, że politycy i polityczki Platformy nie mają czego szukać na prodemokratycznych demonstracjach. Rozumiem, że tutaj zaszła pewna zmiana. To, co odróżnia lewicę od no, takiego porozumienia konserwatystów, bo tak trzeba mówić o Platformie Obywatelskiej i ich przystawkach dzisiaj, to, że my idziemy do tego Sejmu po coś. My idziemy z programem pozytywnym, my idziemy z programem... No tak, ale tam jest... nie jesteśmy tylko antypisem, bo ale dzisiaj... U was dzisiaj... też jest ten problem, dlatego że z jednej strony młody wyborca, który chce partii progresywnych, spotka na listach doświadczonych, dojrzałych polityków SLD, którzy na tych listach są od lat 30. Różnorodność nie jest naszym problemem, różnorodność jest naszą obietnicą. Nasze listy... Czy to łączy w tej chwili koalicję obywatelską z lewicą różnorodność? To, co łączy lewicę, to to, że to są ludzie, którzy nie będą handlować prawami człowieka, nie będą handlować różnymi rzeczami, które są ważne dla Polek i Polaków. Łączy lewicę to, że to są ludzie, którzy nie są tylko i wyłącznie antypisem, mającym za zadanie tylko walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, ale proponują program pozytywny. Będziemy mieć pomysł na służbę zdrowia, będziemy mieć problem na to, jak walczyć z katastrofą klimatyczną i też będziemy mieć pomysł Jaku na to, Pierzonowski. Jak tylko mam jeszcze jedną prośbę do Jacka, korzystając z okazji. Jacku, bo ja obserwuję też twoją aktywność, bo naprawdę mam czasami wrażenie, że niektóre działaczki, działacze lewicy bardziej niż na walce ze Zjednoczoną Prawicą, z PiS-em, skupiają się na walce z ludźmi lewicy na listach Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, czy ludzie lewicy, no bardzo pani Piekarska, lewicą. Pani pan Wenderlich, Barbara Nowacka, czy naprawdę są dla ciebie osoby, które zaprzedały się swoim ideałom? No naprawdę, nie atakujmy się w ten sposób. Idziemy tą samą drogą. A mamy pokonać PiS. I innych. Jakub, przepraszam, panie doktorze, tylko jeszcze jedno zdanie. Mamy pokonać PiS i nie podstawiajmy sobie nóg, bo się wszyscy wywrócimy. Ja nie będę krytykował
żadnych osób na liście Lewicy. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Startuj, zróbcie jak najlepszy ale wynik, żebyśmy mogli w Sejmie współpracować. Chciałem o co innego zapytać, zaraz o to zapytam, ale teraz mi przyszło do głowy, że jak politycy Prawa i Sprawiedliwości słyszą od opozycji, musimy wspólnie pokonać PiS, to co wtedy myślą? Bo to jest jakby, to wyprzedza program wyborczy. Można odnieść wrażenie, że opozycji łączy potrzeba wygrania nad PiS-em, a nie przedstawienia Polakom jakiejś wizji, chyba że to równolegle idzie. No, taką próbę mieliśmy przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie opozycja poszła szerokim blokiem, gdzie jedynym spoiwem właśnie był ten antypis, walka ze Zjednoczoną Prawicą i właściwie brakowało tam programu, bo przecież pamiętamy, że trudno było uzyskać informacje o tym, co konkretnie lista Koalicji Europejskiej proponuje. Dzisiaj mamy podział w ramach tej szerokiej opozycji na różne ugrupowania i taki czas, w którym chyba jakoś próbują tą swoją tożsamość budować. Szczególnie Platforma ma tutaj problem, ponieważ tak się miota pomiędzy chęcią powrotu do tych wartości konserwatywnych, mówi o tym senator Ziętarski chociażby w ostatnich tygodniach, a z drugiej strony postać pana Adama, czyli takiej osoby związanej silnie z ruchem lewicowym i trochę takie próba właśnie ścigania się na te radykalne różne postulaty, na wykazywanie kto mniej, czy Wiosna, czy właśnie lewe skrzydło Platformy wspiera ruchy LGBT. W ogóle to mówienie ciągle o tych problemach właśnie związanych z ideologią, czy z ideami LGBT, to naprawdę myślę, że to jest błąd polityczny, ale to już jakby nie nasz Zjednoczonej Prawicy problem, bo myślę, że jednak Polaków zajmują inne rzeczy, dużo ważniejsze dla ich codziennego życia. To dobrze czy źle, że jest takie rozwarstwienie? No, trudno powiedzieć, czy dobrze, no bo jakby patrząc na scenę polityczną tak z lotu ptaka i patrząc z jakąś perspektywą wieloletnią, to oczywiście dobrze, że powstają bardziej wyraziste ugrupowania, które jakiś przynajmniej program mają, jakieś poglądy mają, bo przecież to o to właśnie chodzi w systemie demokratycznym, żeby było wiadomo, że dana partia głosi dane poglądy i dlatego jeśli się zgadzamy, to chcemy na nią zagłosować, bo dotychczas tym jedynym programem, jak mówię, był po prostu sprzeciw wobec Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Także to w tym sensie dobrze. A czy dobrze dla nas, dla Zjednoczonej Prawicy? No to ocenimy, czas pokaże. My robimy swoje, na pewno będziemy, tak jak to dotychczas robimy, chcieli przekonać naszych wyborców. Panowie, chciałem porozmawiać przez chwilę o samorządzie, bo z jednej strony Grzegorz Schetyna obiecywał, że na listach wyborczych znajdą się samorządowcy. Pierwsza informacja była taka, że tym samorządowcem jedynym będzie prezydent, o którym przed chwilą mówił Jacek Wezgraj. Tadeusz Ferenc. Tak, Adam Ferenc. Nie, Tadeusz. Tadeusz Ferenc. Teraz się okazuje, że być może będzie ich więcej. Jaką dzisiaj rolę samorządowcy odgrywają na listach? Ma to w ogóle jakiś sens, żeby ich wciągać w tą grę polityczną? Samorządowcy mają do wykonania bardzo dużą pracę w swoich gminach, powiatach i województwach. I jak spojrzymy znowu na rankingi popularności i zaufania, no to wykonują tą pracę swoją dobrze. To pewnie chyba jest jakiś kłopot jednak tej centralnej polityki, że te kadry centralne są tak słabe, że trzeba sięgać po tych samorządowców, którzy... Ale oni dobre wyniki robią, dlatego są wciągani. Robią dobre wyniki, bo pracują ze swoimi... Bo są w samorządach. Bo są w samorządach. Chciałbym, żebyśmy tych samorządów nie osłabiali, żeby ci kompetentni ludzie, którzy się cieszą zaufaniem, żeby w tych samorządach zostawiali. Wracając do Tadeusza Ferenca, to mnie dziwi ten ruch ze strony Platformy, że on jest wystawiony na jedynce, ponieważ to oznacza przedterminowe wybory w Rzeszowie i prawdopodobnie oddanie dużego miasta w ręce PiS-u, bo tam silny był Tadeusz Ferenc, a nie żadna opozycyjna formacja. I trochę mam wrażenie, że to znowu, że bardziej zadziałał interes partyjny jednego ugrupowania niż jakiekolwiek myślenie strategiczne. Ale też, że jest kłopot z tymi samorządowcami na listach Platformy, no to też przykład Hanny Zdanowskiej wczoraj w Łodzi, która szybko podziękowała za współpracę z Grzegorzem Schetyną,
gdy dowiedziała się, jak wygląda lista Koalicji Obywatelskiej w Łodzi, która jest listą no, bardziej celebrycką niż faktycznie. No, ale to wciąż jeszcze przymiarki, zdaje się. Tutaj Adam Ostaszewski mówił. A propos, bezpartyjni samorządowcy, z tego co na razie wiadomo przynajmniej, zdaje się, że sympatyzują z blokiem PSL, być może Kukiz. Ja też się tego odniosę, bo jestem też związany z bezpartyjnymi samorządowcami. Tutaj trzeba to podkreślić. Bezpartyjni samorządowcy mają strukturę federacyjną i to, że są samodzielni, że na Dolnym Śląsku negocjują czy to z PiS-em, PSL-em, Kukizem i różnymi innymi grupowaniami, nie ma na przykład żadnego przełożenia na województwo zachodniopomorskie i każda z tych organizacji, każdy z tych oddziałów będzie podejmował samodzielne decyzje. Samorząd w polityce? Panie doktorze, no, osoby, które idą do polityki, zawsze mówiło się o tym, że trafiają od razu do Sejmu bez doświadczenia w samorządzie. Dlatego ja nie zgodzę się z tym, że samorządowcy są raz na zawsze, czy na kadencję całą swoją przypisani do swojego miejsca, czy to jest radny, czy to jest burmistrz, czy to jest wójt, czy marszałek województwa. Nie. Ja sam pracowałem przecież od wielu lat, pracowałem w samorządzie, byłem radnym miejskim, radnym wojewódzkim, jestem przewodniczącym sejmiku i wiem, że tam jest wiele wartościowych osób, które nabierają doświadczenia w tym samorządzie i następnie jest naprawdę, to świetna sprawa, że te osoby umieją przełożyć tą pracę w samorządzie na Sejm. Mają świeże spojrzenie, są zawsze, jak to się mówi, właśnie blisko ludzi, znają problemy społeczności lokalnych i co ważne, mogą też o te sprawy dla tych społeczności lokalnych zawalczyć. I to doświadczenie, to trochę też inne spojrzenie niż to spojrzenie warszawskie jest bardzo cenne. I no my w ramach ustaleń koalicyjnych uzgodniliśmy, że będzie naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc dla osób, które są obecnie związane z samorządem, właśnie po to, aby te osoby mogły wnieść to takie, odświeżyć trochę to myślenie o polityce, myślenie o wyborach i wnieść to świeże spojrzenie i zarazem z potencjałem swoim, no, pokazać też, że można inaczej myśleć o naszych polskich sprawach. Inaczej o samorządzie chyba myśli rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo zapowiadany pomysł obniżenia podatku PIT już dzisiaj jest protestowany przez samorządowców, którzy mówią, że z tego tytułu z ich budżetu wyparuje od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 milionów złotych. Skąd ten ruch? Czy to dobry pomysł? Obniżanie podatków to jest oczywiście, że dobry pomysł, bo przecież przyniesie on ulgę w portfelach Polaków, także to jest bardzo pozytywne. Ale nie będzie na przykład pozytywne. Inwestycji w miastach. No właśnie, to jest jednak kwestia dyskusyjna, ponieważ tak naprawdę to rokrocznie wpływy do samorządów z tytułu podatku PIT, czy z udziału w tym podatku pobieranym przez państwo, a także w podatku CIT, czyli od firm, ten udział rokrocznie, czy ta wielkość tych środków rokrocznie wzrasta. Na przestrzeni od 2015 do 2018 roku to było ponad 33% wzrostu z tytułu PIT-u, jeszcze wyższy procent, bodajże 36%, jeśli chodzi o CIT. To są realne pieniądze, które przypływały do samorządów. Także na ten rok zaplanowany jest wzrost środków z tytułu udziału w tych podatkach w porównaniu do roku ubiegłego. Rzeczywiście, jeśli mówimy o obniżaniu podatków, czy to dla osób do roku 26, czy tej najniższego progu podatkowego, to on spowoduje zmniejszenie ilości pieniędzy, które trafią do budżetu państwa, a w konsekwencji także do samorządu. No ale mam nadzieję, że ten wzrost, który wynika z dalszego wzrostu gospodarczego, że jednak to zrekompensuje. Jeśli miałoby tak się nie stać, jeśli rzeczywiście będzie trochę straty, nie zakładam, żeby tak się stało, no to trzeba powrócić do dyskusji i tak, żeby samorządy nie ucierpiały, bo samorządy pełnią bardzo ważną rolę w państwie. To mówienie o rządach Zjednoczonej Prawicy jako tej sile, która jest przeciwna samorządom, to jest całkowita nieprawda. Ja jestem wielkim zwolennikiem samorządów, jestem od lat związany z samorządami, wcześniej z Koszalińskim, dzisiaj z Sianowskim i dostrzegam wielką rolę, jaką w codziennym życiu Polaków samorządy pełnią. Trochę mi zaskakuje to, co mówi pan Jakub, ponieważ to brzmi jak eksperyment na żywym organizmie. Trochę spadnie, zobaczy się, rozumiem, że podyskutuje, ale my żyjemy tu i teraz. Tu są i w Koszalinie, i w okolicy są prowadzone pewne inwestycje, są plany i wtedy, kiedy Zjednoczona Prawica sobie będzie eksperymentować i sprawdzać,
jak działa obniżanie podatków, a ono zwykle działa tak na całym świecie, jak to już udowodniono. Że, czyli dobrze. No, przeważnie źle. Przeważnie się okazuje, że państwo nie ma pieniędzy, że państwo jest tekturowe, dziadowskie i po prostu nie działa. Państwo musi mieć pieniądze, żeby inwestować. Państwo musi mieć pieniądze, żeby móc prowadzić dobre usługi publiczne. I niestety to, co dzisiaj prezentuje Zjednoczona Prawica, to jest myślenie z głębokich lat 80., wielokrotnie już skompromitowane i dowodzące tego, że to po prostu nie działa. Ale być może znowu ludzie chcą tego. To oczywiście znaczy, konsekwencja to logiczna. Tylko muszę się odnieść. Konsekwencja logiczna słów pana Jacka byłaby taka, że im wyższy podatek, im wyższa stopa procentowa opodatkowania, tym lepiej dla obywateli. To oczywiście jest nieprawda. To, że te podatki zostaną obniżone, to jest dobrze dla obywateli. Natomiast no to mówmy o konkretach. 4,6 miliarda złotych wzrostu tak, tytułu podatku nie PIT. Nie mów bo nam się program kończy. A 4 natomiast miliardy spodziewany spadek logika wskazuje na to, tego logika wskazuje na to, że im większe podatki, tym lepsza opieka państwa nad obywatelem, czego panie w Polsce nie można powiedzieć, bo na przykład służba zdrowia nie działa. Jeżeli można, bo to jest myślenie, to co prezentuje pan Jaków, Zjednoczona Prawica PiS, to jest myślenie nie tylko antysamorządowe, ale wręcz antyspołeczne. Samorząd, ja może panu tutaj przypomnę, opiera za żłobki, za przedszkola, nie ma miejsc. Co wy z tym zrobiliście? Straszcie, nic. Straszcie nic z tym nie zrobiliście. Tak, ale my nie straszymy, to są realia. Pan żyje w jakiejś bańce i ma pan informację przekazania z Nowogrodzkiej. To jest prawdziwy problem. Skąd samorządy mają wziąć pieniądze, jak zabierzecie im pieniądze? To uderzy we wszystkich nas, w zwykłe Polki no to i muszę Polacy. Powtórzyć. Zwiększacie ZUS dla przedsiębiorców. Zdrożeje prąd. Nawet to wszystko przełoży się na wzrost gospodarczy. I wy robicie takie antyspołeczne ruchy, które doprowadzą do tego, że to się odbije w konsekwencji w przeciągu kilku miesięcy na Polkach i Polakach. Myślę, że w ostatnich 20 kilku latach nie było bardziej prospołecznej formacji niż Zjednoczona Prawica i mogę powtórzyć, 4,6 miliarda złotych wzrostu dochodów samorządów z tytułu podatku PIT w tym roku. Spodziewany spadek z tytułu obniżenia podatków to w tych najczarniejszych wizjach około 4 miliardy, więc to i tak będzie oznaczało, że do samorządów trafi więcej pieniędzy, a nie mniej. Bardzo panu dziękuję. Adam Ostaszewski, Jakub Pyrzanowski i Jacek Wezgraj byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia. Kłaniam się.